kochani. Witajcie w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zobaczycie hollum peksowy. Z super rzeczami oczywiście, z super rzeczami. Będą to rzeczy z babskiego raju, będą to rzeczy niektóre z Wieliczki. Takie mieszany hol, ale generalnie są to nowe dostawy. Tu nie ma żadnych rzeczy takich z wyprzedaży po kilka złotych, ale są za to naprawdę, naprawdę super te rzeczy. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. Słuchajcie, pokażę Wam oczywiście stylizację, tak jak zawsze. No i zobaczycie ten filmik już, jak ja będę na wakacjach, więc w razie jakichś zgłoszeń, gdybyście coś chcieli, to piszcie na maila. Po 19 lipca będę z powrotem i będę mogła wszystkim się zająć. Tymczasem mam nadzieję, że się Wam na tyle spodoba, że polubicie filmik i zasubskrybujecie kanał. Będzie dużo hollum peksowych, stylówek, second hand, vintage, filmików z zakresu mody i sztuki, także zapraszam jeszcze raz serdecznie i przechodzimy do konkretnych. Lecimy od początku, zacznę tym razem od sukienek. Mam jedną na sobie, jest to sukienka z H&M-u z wiskozy takiej satynowej, czy też z satyny wiskozowej. Jeden i ten sam problem, że tak powiem. No i oczywiście zobaczcie, jak wyglądam w tej sukience. Byłam w niej na zakończenie roku w szkole i wydaje mi się, że jeszcze jej nie pokazywałam, bo mam ją jakiś czas, ale tam była w praniu, bo coś tutaj były problemy z jej odplamieniem, ale udało się. Więc wydaje mi się, że jej nie pokazywałam tak na 99%. Jeżeli tak, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie pierwszy show tej sukienki. Jest w przepięknym kolorze, podejdę bliżej, żebyście zobaczyli, ale zobaczycie też to w stylówkach. Jest to taki błękit gołębiowy, taki szarawy błękit, ale bardzo jasny, bardzo pastelowy. No i jestem zakochana w tym kolorze i w tym kroju tej sukienki. On jest naprawdę dość mała, także tutaj czasami, wiecie, zależnie od etapu hormonalnego, czasem ta sukienka wygląda tak jak dzisiaj, trochę opięta, czasem mniej, różnie to jest. Ale w każdym razie jestem mega zadowolona z niej, bo jednak sukcesywnie, powiedzmy z mniejszymi lub większymi sukcesami, waga trochę jednak schodzi w dół, więc sukienka niedługo pewnie będzie zupełnie luźna na mnie. A teraz jest tak, jak jest. Ale w każdym razie jest naprawdę moim zdaniem przepiękna. Kotek sobie dzisiaj tutaj śpi na dole, jak zauważyliście może. To jest taka stara koteczka, ona już na ludzkie lata ma 90 lat, więc niech sobie śpi, nie przeszkadzam jej, nie wyrzucam jej, bo naprawdę nie wiem, ile jej jeszcze zostało życia, niech sobie trochę użyje tutaj na tarasie. Dobra, lecimy dalej. Bardzo fajną rzecz kupiłam, to jest rzecz naprawdę, naprawdę rewelacyjna z mango. I to jest jakiś skład lniany, już Wam powiem. Jest to sukienka w stylu ogrodniczki, takiej trochę nawet takiej retro ogrodniczki. 100% len oczywiście. Granatowy, piękny kolor, już Wam pokażę. Bardzo ciekawy też ma krój. To mnie zobaczycie w takim białym t-shircie i w tej granatowej lnianej sukience. Ona jest dla mnie trochę w biuście, wiecie co, za mała. Tu jest za duża, przepraszam. W pasie jest bardzo wąska, jest taka na mój pas, akurat 68 mniej więcej. Natomiast właśnie ta góra jest taka luźna, bardziej jakby M-ka, bo to jest M-ka. M-ka, S-ka, ale na europejskie to jest M, na USA to jest S-ka. Na europejskie M i ona jest, mimo tego wąskiego pasa, to tutaj właśnie ma obszerniejszą górę i na mnie jest trochę ta góra za duża, wygląda tak to bombiasto w tym miejscu, jakby ktoś miał większy biust, to się wypełni i wtedy też nie będzie to tak zwisać tutaj. Natomiast na mnie jest minimalnie za duża, ale i tak uważam, że jest naprawdę, naprawdę śliczna ta sukienka, bardzo wdzięczna, bardzo fajnie wygląda, także będzie na pewno ona pójdzie dalej. Kolejna sukienka to jest sukienka, którą sobie zostawiam, bo też się zakochałam trochę w niej, bo ta, na którą mam na sobie, to już w ogóle nie podlega dyskusji, bo ona już jakiś czas jest u mnie, tylko właśnie pierwszy raz Wam dziś ją pokazuję. Jest świetna ta sukienka, taka asymetryczna, z takiego jeansu jakby. Jakby mówię, dlatego że nie wiem, czy to jest jeansowe, ale wygląda na takie cienki jeans tym razem, nie liocel, 100% bawełna, czyli dobrze mówię. To jest po prostu cieniutki, taki sprany jeans, ma kieszenie też, więc to jest mega superowe, świetne ma te zatrzaski tutaj, naprawdę super jest ta sukienka, bardzo, bardzo mi się podoba.
Ma długie rękawy, ale fajnie, że można sobie właśnie tak typowo jak w koszuli te rękawy podwinąć. No i to jest sukienka, którą też okazało się, że zabieram nad morze, bo na takie chłodniejsze trochę dni albo na wieczór będzie superowa nad polskie morze, bo jednak ten rękawek też tam przed wiatrem troszkę chroni. No i super, można ją luźną nosić, a ja lubię takie sukienki sobie wiązać takimi różnymi szarfami, szaliczkami i jakimiś sznurkami. Bardzo, bardzo lubię tak właśnie stylizować w ten sposób sukienki. To jest taki mój myk. W każdym razie jestem też bardzo z niej zadowolona. Słuchajcie, następna sukienka jest minimalnie za mała na mnie. To jest taka XSKS-ka i jest bardzo wąska w talii, ale jest przepiękna i jest z metkami. Już Wam pokazuję tutaj metkę XS, widzicie? Dancing Days, czyli taka właśnie jakby na lata 50. do tańca. Jest z bawełny, jest z metką, zobaczcie. Bardzo ładna metka. W ogóle firma się nazywa Band Apparel. Chyba jest z USA, 44 to jest USA, czy co to za kraj jest? Słuchajcie, Francja? Nie. Chyba Anglia. Dobra, dajcie znać, czy wiecie 44, co to jest za kod na kraju. Piękna sukienka, taka midi za kolanko, z wiązaniem. Można sobie to wiązać z przodu albo z tyłu. Myślę, że raczej z tyłu jest to wiązanie. I zobaczcie tam zdjęcia z ogrodu, które Ania mi w niej zrobiła. Bo akurat miałam ją ze sobą wtedy i jak robiliśmy sesję na Wednesday, to przy okazji mi cyknęła fotki i stwierdziłam, że będą fajnymi przebitkami właśnie do filmiku. Uważam, że naprawdę spoko. Świetna jest po prostu, piękna. Gdyby ona była troszeczkę tutaj, wiecie, w talii szersza, to bym sobie ją pewnie też zostawiła, bo zachwyca mnie ten po prostu wzorek, te takie wąziutkie paseczki. Akurat tego typu paski w ogóle nie poszerzają, bo to jest tak drobny wzorek, że on tylko robi takie optyczne, taką iluzję optyczną trochę wręcz. No śliczna, po prostu ślicznie zrobiona sukienka. Z sukienek to chyba tyle. Słuchajcie, teraz będzie kombinezon, naprawdę mega fajny. Soja Concept, więc super kombinezon. Taki, taka bardziej MK też. Nawet powiedziałabym, że coś ML, ale jest świetny, w pięknym kolorze. Zobaczcie, jak ślicznie zrobiony i jaki ma piękny kolor szary. Z rękawem 3/4. Wiązany w pasie, więc można sobie dopasować, ma guziczki. To jest, słuchajcie, 82% rayon, czyli bawełna po prostu, boże, czyli wiskoza oczywiście. Wiskozowy w większości kombinezon z dodatkiem sztucznego, dlatego podejrzewam, że on się trochę może mniej miąć, ale w ogóle on jest w takim stylu lekko mnącym. Ten materiał ma taki lekko zmięty jakby styl w ogóle. Piękny kombinezon. Jestem też bardzo ciekawa Waszych opinii, jak się prezentuje ten kombinezon. Oczywiście, że jest na mnie za duży, ale jest śliczny, jest świetny, jest bardzo komfortowy, materiał jest bardzo przyjemny w dotyku też, także fajna rzecz też. No i teraz pójdziemy do spodni, bo też są super spodnie, słuchajcie, tak jak mówię, teraz spodnie, pierwsze spodnie od razu są rewelacyjne, eski, one będą też bardzo fajne. Może nie na osobę z dużymi tutaj pośladkami, biodrami, ale tak normalna S-ka, typowa S-ka, nie S przez M, będą świetnie wyglądać. Zobaczcie, jakie super z wiskozy, takiej cieniutkiej, bardzo mięciutkiej i przyjemnej, i to jest dodatek tego włókna metalicznego w takie złote paski, jest rewelacyjne. No i to wiązanie, wygląda to super. Możecie to zobaczyć w tej stylówce, którą miałam też do poprzednim filmiku. To jest stylóweczka z taką niebieską koszulą i te spodenki naprawdę ładnie leżą. Zobaczcie, jak fajnie na pupie leżą w ogóle. Są z wysokim stanem spodenki. Też mają tutaj takie zakładki, marszczenia, więc fajnie takie luźne są właśnie, nie opinają tutaj. Nie będziemy wyglądać jak baleron, za przeproszeniem, nawet jeśli majtki się troszkę tam będą wcinać. Ale powiedzmy, że lepiej jest oczywiście jak zwykle do spodni nosić bezszwową bieliznę, to zawsze Wam radzę. Takie kuloty, szerokie spodnie 7/8, bardzo oryginalne, naprawdę jeszcze nie widziałam tak oryginalnych i fajnych, fajnie skrojonych, leciutkich spodni. Kolejne spodnie to spodnie w rozmiarze L, z lnu też, albo jest to len z czymś chyba. Tak, wiskoza, len, bawełna. Wiskoza ma 50%, bawełna 40% i 10% lnu, taka domieszka lnu.
I one mają niby rozmiar 42-44 aż, czyli to będzie nawet XL-ka. Bardzo piękny kolor. One mają podobny kolor jak taka sukienka, szmizierka lniana u nas w sklepie, która nadal jest. W takie wzorki na karczku. Ale zobaczcie, jakie fajne, luźne spodnie. Wiązane właśnie tutaj w pasie można sobie dopasować tym sznurkiem, zależnie od waszego wymiaru w pasie. Zupełnie luźne nogawki, szerokie. To jest raczej na wysoki wzrost, słuchajcie, bo zobaczcie, na mnie są za długie te spodnie, więc naprawdę to są na dość wysoką osobę, ale super, na lato, na takie, takie neutralne spodnie, do wszystkiego pasujące. Można i w góry w nich iść, żeby po prostu było super wygodnie i nawet i gdzieś na spacer do topiku takiego krótszego też będą świetnie się prezentowały. Naprawdę bardzo uniwersalne. Także też super, fajny skład. Kolejne spodnie dzisiaj, następne. Kolejne spodnie to według mnie rewelacyjne szarawary z takiego też jeansu jakby, a la jeans. Już Wam powiem skład. Wydaje mi się, że to jest tym razem, że to jest wiskoza. Nie, 100% bawełna, myliłam się. Ale wiecie co, są takie lekko ściskawe, więc to jest naprawdę dobra jakość bawełny, która tak świetna jakość, naprawdę. Już Wam powiem, to jest marka Villa, więc dlatego są takie dobre. To jest M-ka typowa, no i dlatego niestety te spodnie są na mnie za duże w pasie, a ta guma uniemożliwia już jakby, jest zbyt sztywna, żeby ją zmniejszać i robić z nich S-kę, bo to jakbym zrobiła tutaj jakieś zaszewki takie, to będzie tak brzydko odstawać. Niestety, ten typ spodni nie pasuje, nie da się z nich zrobić, zaszewek. Na dole mają szerokie gumy i naprawdę szerokie, bo te gumy jakby nie zbierają tego tak bardzo mocno. Można sobie je ścisnąć bardziej, oczywiście, ale one są takie właśnie luźne raczej na dole. No i w ogóle styl tych spodni, ja się zakochałam, ja bym tak, no gdyby one były trochę mniejsze w pasie tutaj, to by była rewelacja po prostu, są piękne. Uwielbiam takie spodnie, no szukałam takich spodni, ale powiem Wam, że znalazłam na internecie bardzo podobne spodnie, no nie wiem czy nawet nie te spodnie, chyba nie, bo to nie była Villa, to były jakieś na chińskiej stronie takie i kosztowały chyba 360 zł. Dosłownie taki krój spodni jeansowych, właśnie z takiego cienkiego jeansu. No i stwierdziłam, że jednak to jest przesada, może znajdę podobne w ciuchowcu. No i tak znalazłam, tylko dlaczego nie w rozmiarze S, kiedy naprawdę bardzo chciałam mieć takie spodnie. Już przemyśliwałam, czy da się jakoś je zmienić, ale stwierdziłam, że gra jest niewarta świeczki, bo nie wyjdzie to tak super. Lepiej, żeby już miał je tak jak są, ktoś, kto na kogo będą naprawdę dobre, bo są przepiękne, po prostu no tylko nie nam, niestety. Nic nie poradzimy. Słuchajcie, tak czasem bywa. Koszula teraz lniana, która jest zapinana na męską stronę, ale nie wydaje mi się, żeby to była męska koszula, to jest taka trochę landowa koszula. Gruby len, bardzo porządny, bardzo gruby, jak nowa. Słuchajcie, patrzcie, jakie ma tam super guziki i ona ma na sobie kaczki, po prostu, no co jest takie cute, to jest takie słodkie, patrzcie. Normalnie kaczuchy są na tej koszuli. I to takie ładne kolory, fiolet, taki beżowy brąz i turkus. Przepiękne kolory i te złote guziczki z perełkami. No są boskie, te guziczki są metalowe z tego co widzę, chociaż głowy na to, za to nie dam. Ale to jest taka koszula w stylu vintage, czy może nawet naprawdę jest vintage. Ale jest śnieżno-biała, jest naprawdę w super stanie. Patrzę, czy są guziki, nie ma guzików zapasowych i tu chyba jeden guzik już, albo to tak ma być, że ten dolny guzik jest wymieniony, albo ktoś przyszedł inny, bo się odpruł ten oryginalny, no niestety. No jeżeli tak, to trudno, ale to jest ten dolny guzik, który i tak zwykle wchodzi pod spód. A, to może słuchajcie, to tak miało być, że do pasa są te ozdobne, a ten, żeby tutaj brzydko się nie odznaczał pod odzieniem, pod spodniami czy pod spódnicą jest płaski, no to by miało też sens, słuchajcie, no bo faktycznie taki wystający guzik to tam by robił taką bulwę, jakbyśmy to w środek wsadzili. O, być może właśnie, że to tak zostało przemyślane. W każdym razie, jest świetna, duża taka L-ka, nawet XL-ka może, bialutka, bardzo super idealnym stanie koszula z delikatnego lnu, naprawdę jest superowa. No, słuchajcie, to jak chodzi o sukienki, spodnie, to tyle. To teraz pokażę Wam kurtki, bo naprawdę też super te kurtki kupiłam. I kupiłam jedną czapkę, co jest ciekawe, bo w lecie znajduję fajne czapki. Czapka jest z alpaki.
Patrzcie, piękna, piękna czapka, kremowa jak nowa, robiona na ręcznie, ale widać po materiale, że to jest naturalne włókno. Jest naprawdę, jest taka mięciutka, taka lekka, taka przyjemna. Ja nienawidzę czapek, ale takie fajne, miękkie, niegryzące czapki są super. Chyba nie do końca mój kolor, bo to jest ten taki lekko złotawy krem. Zastanowię się. Teraz kurtki, no właśnie, słuchajcie. No i kupiłam dwie takie parki jakby. Jedna jest całkiem przeciwdeszczowa, marki C i to jest SK. Przymierzę Wam. Nie będziemy się już tutaj rozdrabniać nad stylówkami oddzielnymi z kurtką. Po prostu taka jasna parka, bardzo fajna. Ma zamek oczywiście. Naprawdę jest w świetnym stanie. Ma zamek, tam jakieś takie... Ten zamek jest taki, ma takie miejsce, zaraz Wam pokażę, gdzie troszkę farba została zdrapana, no ale zamek i tak jest pod spodem, więc jakie to ma znaczenie, że tam ma trochę zdrapaną farbę? Żadne zupełnie, dla mnie przynajmniej. Ale wszystkie tutaj inne elementy są ok. No i byłaby też super nad morze w sumie taka parka. W takim ładnym, perłowym kremie. Bo to nie jest taki ciemny krem, tylko to jest właśnie parka perłowa biel. Bardzo fajna kurtka, naprawdę superowa. I tak się zapina. Ma tutaj takie zatrzaski na mankietach, żeby sobie dopasować. Świetna, serio, naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Można sobie ściągnąć. Dobra, nie będę sobie burzyć teraz fryzury, bo jeszcze stylówki muszę zrobić później. Niektóre są już zrobione, ale nie wszystkie. W każdym razie, super, super kurtka. Bardzo się udała. Przemyślę sprawę, czy sobie ją zostawić, czy... Ale raczej będzie chyba do sklepu, bo ile można mieć kurtek przeciwdeszczowych? Ja mam już dwie takie naprawdę przeciwdeszczowe. No i kolejna parka jest naprawdę świetna. Słuchajcie, z patrzcie. Noa Weathercoat. I ona też ma jakąś taką impregnowaną bawełnę. Na pewno jest impregnowana, bo jest taka wysztywniona od zewnątrz. Od środka jest bawełniana, taka wszywka bawełniana, więc to jest, wiecie, to jest naprawdę dobra marka, więc tutaj naprawdę zadbano o szczegóły. Przepiękny ma kolor ta parka, zobaczcie. Też oczywiście zamek, wszystko jest w super stanie. Tutaj w ogóle zamek jest ani odrobinkę nie zdrapany, ale wiecie co, ten suwak w tamtej kurtce to jest tylko tak... Takie uszczerbki są, to nie jest, że jest jakiś zrypany zamek. No patrzcie, jaka kurtka. Po prostu rewelacyjna jest. Love. Jest piękna. No te kolory, to są moje kolory, naprawdę. Ja chyba sobie zostawię tą kurtkę. Chociaż ona jest M-ką i widać, że jest M-ką, bo jest... No niestety jest na mnie trochę szeroka. No nie wiem, czy się zgodzicie, ale można wywinąć rękawy. O, ciekawe, bo patrzcie, ona nie dość, że ma takie rękawki na wierzch jakby, to jeszcze tutaj ma takie ściągacze pod spodem, żeby nam nie wiało. Rzeczywiście jest sztywny ten materiał, więc myślę, że on jest wodoodporny spokojnie. Nie wiem na ile wodoodporny. Ale jest to jakaś membrana. Przepiękny wzór kurtki, przepiękna. No w ogóle jest po prostu... Jest przesuper ta kurtka. Chyba jeszcze bardziej niż ta biała mi się podoba. Piszcie, która lepsza, waszym zdaniem, która do mnie bardziej pasuje. Ta mi się wydaje być trochę za duża, ale nie jestem pewna. Może ja mam jakieś takie czasem jakieś wrażenie takie mylne, więc dajcie koniecznie znać. Czy ta kurtka jest dobra, czy jest jednak na mnie za duża, tak jak mi się wydaje, że trochę jest. No i słuchajcie, moi drodzy, to już było wszystkie zakupy w tym holu. Trochę rzeczy dla mnie, trochę nie. Piszcie, co się Wam podobało. Koniecznie piszcie i bardzo serdecznie Was zapraszam już na kolejne filmiki. Ten filmik zobaczycie w niedzielę, ja wracam wtorek wieczorem, więc w środę być może będzie już live, być może. Ale na pewno w czwartek zobaczycie relacje z wakacji i z jakichś lumpeksów, które tam były. Także mam nadzieję, że ten filmik też się Wam spodoba i Was bardzo serdecznie zapraszam na ciąg dalszy programów. Cześć kochani, pozdrawiam!